Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Grzegorz a przed Wami kolejne Daily News, tym razem przygotowane na 23 września 2020 roku. Zapraszam serdecznie do oglądania. Było kwestią czasu, kiedy powstanie pierwszy MMORPG dedykowany czarnoskórej społeczności. No i proszę, oto The Wagandu Chronicles. Wczoraj rano wystartowała kickstarterowa zbiórka, która jak dotąd cieszy się niesamowitą popularnością. Po kilkunastu godzinach na koncie już jest 47 tysięcy dolców z wymaganych 118. Nikt nie ma wątpliwości, że gra zostanie sfinansowana i to w zaledwie kilka dni. The Wagandu Chronicles opiera się o afrofantazy, gdzie będziemy mieli ze sobą połączone elementy mitologii afrykańskiej z elementami fantazy. W grze nie będzie grindu i standardowego podziału na klasy, będzie za to rozbudowana historia i unikalny w naszym gatunku system Dialog Mode, pozwalając na interakcję kilku graczy jednocześnie. Jeżeli chodzi o fabułę, całość ma inspirować się diasporycznymi doświadczeniami osób czarnoskórych w obu Amerykach oraz Europie. Lata mijają, a my wciąż nie doczekaliśmy się pokemonowego MMORPGa, z prawdziwego zdarzenia i nie mówimy tutaj o fanowskich tworach, tylko naprawdę takim solidnym mmorpg W tym momencie w zasadzie jednym godnym uwagi MMO w tej kategorii jest Temtem. Gra okazała się wielkim sukcesem na Steamie, dzięki czemu może się rozwijać. Wczorajszy update wprowadził bardzo wyczekiwany housing system, nowe krainy, balans Temtemów oraz całą masę ulepszeń do rozgrywki. To bardzo ważna aktualizacja w drodze do oficjalnej premiery gry, która nastąpi za kilka miesięcy. Temtem jest grą Buy to play i to wcale nie taką tanią. Za egzemplarz trzeba zapłacić 143 zł. Rozpoczyna się nowy etap w historii Fliff Online oraz Rapples. Od wczoraj, czyli 22 września, obie gry MMORPG oficjalnie opuszczają firmę Webzen, która nie chciała albo nie potrafiła wydobyć z nich większego potencjału. Wyłącznym wydawcą Fliffa oraz Rapples na rynku jest teraz firma way to Wait, Znacie ją? Szczerze wątpimy. To nowa korporacja, która zajmuje się przede wszystkim grami opartymi na technologii blockchain. Przykładowo twórcy Tibi wypuścili ostatnio taką produkcję. Bardzo możliwe, że ten system w mniejszym lub większym stopniu zaistnieje również w tych produkcjach. Jeśli skorzystaliście z trwającego półtora miesiąca transferu, to zabawa z Fliffem lub Rapels będzie możliwa do kontynuowania na swoich starych postaciach. W innym wypadku musicie zrobić nowe konto i rozpocząć przygodę od kompletnego zera. Jesteśmy ogólnie ciekawi, czy Way uda się odświeżyć oba tytuły i zainteresować nimi nowych użytkowników, bo to właśnie główna bolączka Fliffa oraz Rapels. Baza graczy składa się głównie z weteranów, którzy osiągnęli już wszystko bądź prawie wszystko. Wszystkich graczy, którzy są znudzeni nowościami oraz napakowanymi automatyką produktami z Azji, zapraszamy do starego, dobrego, ale bardzo sprawdzonego MMORPGa. Chodzi oczywiście o Silkroad Online, który z dniem wczorajszym wprowadził nowy content update. Dotyczy on jednak tylko serwera REAM, czyli najnowszego świata w grze, który został otwarty na początku wakacji. Nowościami jest maksymalny poziom doświadczenia powiększony do setnego, nowy dungeon, nowe przedmioty na setkę, nowe umiejętności dla każdej z klas, nowi bossowie, nowe potwory. Silk Road Online ale Jest o tyle dziwny, że aktualizacje są podyktowane żywotnością serwera. Nie ma czegoś takiego jak nowy content update wchodzący od razu na wszystkie światy. Dlatego teraz w SRO mamy serwery z zawartością na 130 level oraz takie, które dopiero dostają setkę. Być może z perspektywy graczy nie jest to porywające rozwiązanie, ale widocznie się sprawdza. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Wykoniecznie dajcie znać, który newsy zainteresował Was najbardziej. No i do usłyszenia już jutro. Cześć.